Witam serdecznie, gościem Paweł Janiusz, MH Power Quake Team. Witam. Paweł, gratulacje, wygrywacie dzisiaj bardzo ważne spotkanie z Clean Service. Patrząc na tabelę, nie byliście faworytem tego spotkania, ale wychodząc na boisko i kończąc go szczególnie pokazaliście, że faworyci, jak wchodzimy, zostawiamy to, co boisko pokazuje, czyli dzisiaj wygrywacie zasłużenie. Gratulacje, opowiadaj, jak wyglądało to z perspektywy twojej jako piłkarza na boisku. Dzięki wielkie. No, mecz ciężki, ciepło strasznie. Nie mieliśmy też pełnego składu, jeden na rezerwie. Na takie warunki to trochę mało. Ale powalczyliśmy i udało się wygrać. Od dłuższego czasu nie było zwycięstwa, także dobrze smakuje takie zwycięstwo. Dobrze, tym bardziej, że Clean Service, który był liderem po grupy spadkowej po pierwszej rundzie. No tak, ale chyba się chłopaki dziś też nie zebrali i mieli składu, także wykorzystaliśmy sytuację. No właśnie, wykorzystywaliście te swoje nadarzające się sytuacje, jeżeli chodzi o skuteczność, która wcześniej troszkę była problematyczna. Dzisiaj wszystko wyglądało z tym celownikiem bardzo dobrze. Tak, dzisiaj wszystko się układało po naszej myśli i było dobrze. Walczycie dalej, żeby się utrzymać w tej drugiej lidze, chcielibyście? Tak, tak, jak najbardziej. Przed wami kolejne spotkania. Jak się zmobilizować, żeby właśnie w takim stopniu jak dzisiaj też zdobyć taką wygraną? No najbardziej mobilizuje ta wygrana dzisiejsza i żeby dalej za ciosem wygrywać, zdobywać punkty i utrzymywać się w tej drugiej lidze. Wszyscy twoi koledzy czuli się dzisiaj dobrze na boisku, jednak ty byłeś taką czołową postacią twojego zespołu. 2 gole, asysta. Także jeżeli chodzi o twoją osobę, to dzisiaj chyba zadowolony. Tak, tak, bardzo. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.